Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie po długo przeze mnie wyczekiwanym drugim sezonie GNS-u na moim kanale. Moi drodzy, nie wiem jak przyjęliście finał, ale finał naprawdę bardzo długo trwał poprzedniego sezonu. I w końcu zaczynamy drugi sezon. Wybrałem seed, zaczynam na 1.18.2, jak to nagrywam jest już naprzód do 1.19, dlatego pierwszy odcinek będzie na 1.18.2, a drugi odcinek będzie już na 1.19, pierwszy snapshot, czyli 22W11A. Jeżeli uda mi się nagrać, to jeszcze dzisiaj to nagram, a nagrywam to w piątek, 5 godzin przed premierą ostatniego filmu pierwszego sezonu, dokładnie. Zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, pierwszy odcinek będę grał bez resource packów żadnych, na defaulcie sobie zagram i nazwijmy sobie świat, w końcu, GNS 2, w końcu. Zagrajmy sobie na samym początku na easy, nie będę sobie utrudniał i oczywiście z cheatami, żartuję, oczywiście bez cheatów. Seed to będzie granie na snapshotach 2, tak? Granie na snapshotach 2. Sprawdzałem ten seed, bez cheatów, GNS 2, survival, easy, zaczynamy. Sprawdziłem sobie tego seeda na 1.18.2. I jest mniej więcej taki, jaki potrzebuje, czyli ma ocean bardzo blisko spawna. Dosłownie na parze się chyba respimy, czy no z 10-20 kratek od oceanu jest. Oczywiście blisko spawna są też bagna i tak z 500 kratek jest wioska od spawna. Więc całkiem spoko seed. Minus jest taki, że nie wiem gdzie jest dżungla. Dżungla bardzo by mi się przydała, w szczególności do bambusów, ale myślę, że w statkach też można znaleźć bambus. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczymy jak będą snapshoty, czy będą stabilne w ogóle, czy też nie. Czy nagrywam? Nagrywam, dobrze. Już się przestraszyłem, że nie nagrywam. Mam nadzieję, że nie pomyliłem seeda i to będzie ten seed. Uwaga. Chwila prawdy, loading teren. Zgadza się. Moi drodzy, respimy się na takiej wyspie. Czekajcie, coś ma mnie tak mało settings. Sprawdźmy. 98, potrzebuje 95, bo trochę... O, doskonale. Moi drodzy, jesteśmy na sawannie, ale gdzie ocean? Ile mam render distance? 8, dobra. Niech będzie 8, żeby nie lagowało. Halo, gdzie jest ocean? Dokładnie tutaj. Moi drodzy, respy się dosyć wysoko. Wow. Jak chcecie, mogę moją pierwszą śmierć dzisiaj zrobić. Pierwsza śmierć! Pierwszy odcinek, pierwsza śmierć, tak samo jak w pierwszym sezonie. Pierwszy sezon rozpoczął się w sierpniu, jeżeli się nie mylę. Sierpień z okazji 30 subskrypcji na kanale. A drugi sezon jak mam ponad 300. Tu mamy bagna i tu mamy bagna z jakąś górką. Nie patrzyłem... Wow. Aż tak to jest? Ja go nie widziałem, jak sprawdzałem sobie tego seeda. A, bo grałem bez mgły i nie patrzyłem w tę stronę za bardzo. Jak widzicie, mam sporo tutaj żelaza, więc zacznijmy sobie go kopać. I na tym wyspie, nie wiem czy to tak mogę nazwać, górce, na takiej górce jest tylko jedno drzewo. Więc zetnijmy sobie to drzewo. Zróbmy piecek, od razu zrobimy sobie jakieś pierwsze narzędzia, żelazny kilof. Wiadro może mi się uda też zrobić. Tam też gdzieś lawę pamiętam. O, jest lawa. Tak jak mówiłem, żelaza jest tu mnóstwo od 1.18, więc to jest na plus. Ogromny plus, że jest aż tyle żelaza na 1.18 w górach. Sporo tego jest. Plany na projekty w tym sezonie, już wam mówię. Chciałbym zrobić to, czego nie zrobiłem w sezonie pierwszym, czyli balony latające. Takie z top donatorami, jakie jacy mnie donatowali na sezonie pierwszym. Coś, co mi się nie udało na sezonie pierwszym zbudować. Zbuduję to na tym sezonie i myślę, że będzie to git pomysłem, bo
Trochę sobie pogram na tym save'ie, przynajmniej do wakacji, przynajmniej do 1.19. Może do początkowych snapshotów 1.20, zobaczymy. Ale na pewno tylko na jednej wersji będę grał, czyli do snapshotów do 1.19. Piszcie, jakie mam robić plany na projekty, bo tak naprawdę jeden mam tylko projekt, zrobić chatkę Shreka na bagnach, bo wiadomo, bagna będą update'owane w wersji 1.19. Czy coś jeszcze mam wam do powiedzenia poza tym, co powiedziałem? Będę chciał zrobić więcej farm niż było na pierwszym sezonie, czyli no wiadomo, większe farmy będę chciał robić niż te, które były. Zróbmy sobie jakieś narzędzia, może najpierw wiadro się przyda. Na razie kamienne narzędzia zrobimy. Tyk, cyk. Pójdziemy sobie nawet teraz, myślę, że do wioski, jeżeli pamiętam, w którą stronę była. A nie pamiętam dosłownie, w którą stronę jest, więc może być ciężko. Bierzemy sobie to jedyne drzewko. Nie będziemy tutaj sobie zostawiać tego drzewka. Myślę, że tak w trzecim odcinku chyba pójdę do Netheru, bo jeszcze chciałbym się nacieszyć rzeczami z tego, jak to się nazywa, ze snapshota jutro, snapshot, nie jutro, tfu, już jest snapshot, hyc, dobra, trafię, wodę już mam, następny odcinek, który nie wiem kiedy będzie, ale na spokojnie go wstawię, o. Zadejdowała się lawa. Następny odcinek będzie na snapshotach do 1.19, już to mówiłem. I już dalej będziemy grać tylko na snapshotach, chyba że już wyjdzie 1.19 wersja. Będę potrzebował jedzonka, a jedzonka nie mam. Dlatego na razie będę grał na easy. Co ja tutaj widziałem? Żelazo. Ile? Pierwszy achievement? Nie no. Kolejny achievement. A? Dobra, będę się najwyżej żywił mięskim z zombiaków. Da mi się zabić creepera, czy nie? Na dwa kryty ładnie. Chyba też zabiłem. Nie? Dobra, żyję. Sorry, że tak mało mówię, ale skupiam się też na rozgrywce. Nie, wybuchnie? Aj, wybuch. Dobra, ten teren tak czy siak będę chciał, nie wiem, tą górną wyspę może zostawię. Zobaczymy, jeszcze nie mam żadnych planów, bo trzeci raz gram na tym seedzie, w sensie trzeci świat mój gram na tym seedzie, bo pierwsze dwa sprawdzałem sobie, jak wygląda właśnie ten seed. O super, jeszcze szkieletów. Umrę zaraz, 3 serca mam tylko. Dobra, ten się zbugował. Ciemno tu jak w... Powiem gdzie... Ja pierdzie, tam jest jeszcze więcej. Dobra, uciekam. Czy mam jedzonko? Nie mam jedzonka, super. Poszukajmy krów, mamy pszczółki, dobra. Pszczółki mogą się przydać. Czemu nie mam biobobing? Biobobing on, dziękuję. Jak sobie gram na speedrunach, albo w Bedwars, albo ćwiczenie do Manhunta, to mam wyłączone V-Bobbing, bo to akurat troszeczkę irytuje to V-Bobbing, a jak gram sobie spokojnego survivala bez speedrunu, to akurat V-Bobbing wolę mieć. Na przykład Tobiasz też kiedyś grał na V-Bobbing, on, a nie gra, ponieważ na 1.8 nie pamiętam. O kurde, zaraz zginę. O nie. Dobra, mam jakieś mięsko, które mogę zjeść. Takie emocje na sam start sezonu. Cieszę się, że nie jestem na środku oceanu, gdzie nie ma nic dookoła, dosłownie jak na pierwszym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Planuję zdobyć
znowu wszystkie achievementy, bo na sezonie pierwszym akurat zdobyłem większość, ale zresetowały mi się te wszystkie achievementy i taki minus tego jest. Tak mnie oślepia lampka, że po prostu nic nie widzę na monitorze czasami. Dobra, trzcinę sobie zbiorę, bo trzcina przyda się. O, jeszcze więcej trzciny. Parkour. Kto pamięta, z którego filmu jest właśnie ten cytat? Parkour. To niech napisze w komentarzu. Odpowiedź to jest na samym początku filmu. O kurde, czekajcie, to jest skok na cztery kratki. Czekajcie, zrobimy rozpęd. Uda mi się to zrobić. Nie, nie udało się już. Aj. Kurde! Da się to zrobić. Czekajcie. Mam jakiegoś dirta? Nie mam dirta, tak to bym... Kurde, da się to zrobić, ale to jest ciężkie. Czekajcie, zrobimy to. Super, fajnie postawiłem. Triple jump! 2, 3, 4. 4, tak. 4, 1 w bok. Taką 180, tak jakby bym musiał zrobić. Dobra, w końcu mam jakieś jedzonko. Na jakiś start, dlatego będę grał na razie na easy. Peacefula nie będę włączał, bo jednak to jest survival, a nie świat jak u Nolifa, czyli że mogę sobie włączyć kiedy tylko chcę. To co ja, w sensie Peaceful oraz Open to Land. Open to Land działa na jako serwer. O, dobra, mamy krowę. Będą już pierwsze biblioteczki, widzowie. Nią, wiadra walimy. Ostatnio wiader nie ćwiczyłem tak naprawdę. Mi się przydało, żebym poćwiczył. Powiem wam tak, na spawnie na razie nie będę się chciał osadzać. Wow, nie, no to genialnie wygląda. Góry. Nie pamiętam, w którą stronę była wioska, ale chyba w tamtą. Polećmy już. Jak zginę, to jestem blisko spawna. Więc nie jest źle. Więcej krów, nice. Mógłbym je zagrodzić, ale nie, raczej nie. Będę chciał zrobić coś takiego, co Tijimi zrobił na tym sezonie Snapcrafta. Czyli 30 tysięcy kratek od spawna pojechać daleko i poczekał sobie nowe generowanie terenu. Ja może zrobię coś podobnego, ale nie będę sobie uciekał od spawna mega daleko. O, mamy lawa pulka. Trzcina na 4. Prawkość, nie powiem. Zebrałem wszystko, zebrałem. Oj, nie mam łóżka. Najgorzej. Gdzieś trzeba będzie się osadzić. Może szybko odpalę przeglądarkę i sprawdzę na mapie Seeda. W sensie na stronie, gdzie sprawdzałem Seeda, taką stroną, że pokazuje jakby, jakie są biomy wokół spawna, czy są jakieś struktury. I sobie sprawdzę, w którą stronę najwyżej wioska jest, ale zazwyczaj takich rzeczy bym nie chciał robić. W szczególności dlatego, że 1.19 nie wiem, czy zmieni coś w generowaniu terenu, ale chyba nie powinno coś zmienić. Napiszcie też w komentarzu, czy 1.19 zmieni jednak coś, czy nie, bo dawno tydzień go nie oglądałem. Naprawdę, jak jest pełna wersja, to większość osób nie ogląda Tijimiego, bo nie ma nic nowego, a jak są już snapshoty do do jakiejś wersji, jeden coś, nie będzie dwa coś, to jednak już ludzie oglądają Tijimiego, bo się dzieje. Na przykład po 30 tysięcy lajków miał, jak były snapshoty do 1.15, czy 1.16, do 1.16, bo tu chodzi o wersję o Snapcrafta, przepraszam, o Snapcrafta z kopułą. Z kopułą to miał mnóstwo wyświetleń dosłownie. Konie, dobra, widzowie, mogę też pozabijać konie, żeby mieć więcej skóry. Jaskinia jakaś? Nie, zwykły kanion. Oj, sporo szkieletów. Ile was tutaj? Bez skóry. Ja pierdzielę, ale ostrzał. Dobra. Prędzej mi się skończy ta siekiera,
Dobra, mamy cię. Ten z tym, to ja do tego pójdę. Dobra, mam tylko jednego na swoim celowniku. Doskonale, pajająk. Uff. Będę chciał też znaleźć spawner mobów, żeby sobie zrobić prowizoryczną ekspierkę na sam start. A potem się zobaczy, czy... jaką ekspierkę zrobię. Najwyżej taką jak na pierwszym sezonie, czyli farma złota albo farma etków. Ale słabo, mało wyrzucają. Mam jeszcze tego? Mam, dobra. Sobie weźmiemy. Na razie kamienną. Bo żelaza nie mam za dużo, a wolałbym nie zużywać za dużo żelaza. Bez skóry. Bez skóry, naprawdę? Z lootingiem chyba by więcej wypadało. Czy się jakiś w komentarzu pojawił obrońca zwierząt? To jest tylko gra. Ja w realu taki nie jestem, poza tym to są tylko linijki kodów. To coś nie ma uczyć. Dobra, ja mam skóry. 8 skór, 8 książek. Sporo trzciny na 12 tych. To jeszcze sobie zasadzę, żebym miał jeszcze więcej trzciny. I sobie zrobię farmę tych krów. O, dobra, mam owce. Więcej niż jedno zwierzę. To owca. Nie widzę więcej niż dwóch owiec jednego koloru, więc sobie rzeczkami zacznę. Tutaj fajny teren taki. Ciemny. Drzewo ledwo już na samym brzegu wyrosło. Kurde, nie pamiętam w którą stronę była ta wioska. Musiałbym sprawdzić rzeczywiście, bo nie sprawdzałem. Zamek na dole. Teraz, gdybym chciał tak. Dobra, nie rozpłynie się tak bardzo, ale nie wpłynie do góry. Nie rozpłynie się, nie rozleje się, o to mi chodziło. Nie, owca, nie! Jedyna nadzieja. Uciekł. Czekamy aż ta owca rośnie. Jaki ten? No, odrośnie wełna. Ale owiecko. Owiecko. Wiem, że mógłbym zdobyć... O, kolejna lewa półka. To sobie ją zalejmy, żeby mi tutaj nie spaliła nic. Oj, ciekawostka. Te kwiatki, jeżeli się zrobi z nich zupkę, tą suspiciouski... Uuu, dwa etki. Edek, wejdź tu, dobrze. Łatwy sposób. Po prostu podbudowywuje się dwa w górę blokami, których nie zabiorą. W sensie deski mogą chyba zabrać, ale nie wiem. Mam perły czy nie? Nie mam. Szkoda. A gram na easy. Powinien być drop rate zwiększony. Owca. Nadal nic. Ile mam tych? Nici. Dobra, stać mnie. Nieważne. Prawie wybuchł. Dobra. O! Puściłem tak idealnie na czas. Tarcza. No dobra, skryta nie musiałem. Dobra, mamy. Zostawię tą owcę, nie będę jej zabijał, bo tak wolę. Dobra. Kolejny zombiak zabity. Ile już mobów zabiłem? 4, 6, 4, 2, 8, 4, 12, 5. Szkieletów najwięcej było. Dobra, widzowie, ja zrobię teraz szybkie cięcie i sprawdzę po prostu, w którą stronę była ta wioska. Nie będę wam marnował czasu, bo jednak chciałbym znaleźć w dzisiejszym odcinku tą wioskę. I może do jaskini pójdę w następnym odcinku, tak sobie myślę. Zobaczę, ile ja już nagrywam. 20 minut. Widzowie. Dobra, inaczej. Ja poza nagrywką poszukam tej wioski. Tam tak, ona powinna być tak z 500 kratek od spawna. Około, wiadomo. Aha. Ja się z wami w tej chwili pożegnam.
się? Nie spodziewałem, że mi się to uda. Haha! Płyta! Widzowie, mam płytę! Kota. Kitku. Sobie weźmiemy tak. Mam płytę, widzowie. Ja pierdzielę, ale że płyta w pierwszym odcinku, no tego się nie spodziewałem. Tym będę się teraz jeszcze pożywiał. Tamtą stronę spawnie jest, bo jest ta lawa pulka. Więc ja sobie już poza nagrywką sprawdzę. Dziękuję wam za oglądanie tego pierwszego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, dajcie znać w komentarzu oraz dajcie lajka. Bardzo mnie to wtedy motywuje. I zostawcie suba na kanale, bo jednak ja się muszę wziąć za montowanie specjalu na 300 subskrypcji. Więc widzimy się w następnym odcinku. Siemanko, cześć, papa. Do następnego razu. Elo!